Sobota po godzinie 9, jak widać świat jeszcze pod mgłą. Ale ruszamy dzisiaj na główne atrakcje tutaj czeskiej Szwajcarii, czyli Prywatska Brama i Wąwóz Edmunda. Zobaczymy, czy to w ogóle działa w tych czasach. Miasto wydaje się zupełnie wymarłe, wszystko jest zamknięte. Nie ma prawie żywej duszy, jedynie ci sklepikarze bezsłowi mają normalnie pootwierane, ale widać, że są znudzeni, bo nikogo nie ma, ale chyba to ich jedyne źródło utrzymania, więc mają ciężko. Nic się nie rusza, to jest, człowieku, wytrzymało 100 lat, no i wytrzyma jeszcze jeden. Ta Prywatska Brama to największa atrakcja tutaj czeskiej Szwajcarii, taka, że tak powiem, najpopularniejsza atrakcja. Jest to łuk skalny, szerokość chyba 26 metrów, wysokość 16 metrów, jest to jeden z najwyższych, a może nawet jest to jeden z najwyższych łuków skalnych naturalnych. Schodzimy już i ciekawostka, udało nam się wejść bezpłatnie. Czy chcieliśmy zapłacić 95 koron wstęp, co jest jakieś 15 zł od osoby. Ale no, stanęliśmy tam pod kasą, nikogo nie było i pani sprzątaczka nam coś tłumaczyła z minutę po czesku. I tu taki protip, bo większość ludzi mi mówi, o, tobie łatwo podróżować, znasz angielski. To nieważne, po prostu jak mamy czeski język jest w miarę podobny do polskiego, to mój sposób jest taki, zresztą w angielskim też, jak czegoś nie rozumiem, wyłapywać pojedyncze słówka. Ta pani jak nam tak długo tłumaczyła, to ja wyłapałem tylko dwa słówka, 30 minut i bezpłatne. Czyli zrozumiałem, że jeszcze przez 30 minut można wejść jakby bez kasy. No i tak też zrobiliśmy i jak już wychodziliśmy, to już normalnie były bramki i trzeba było zapłacić. Więc tak to wygląda, 30 zł do przodu, na mandat niemiecki powoli zbieramy. Zmierzamy do miasta i do wąwozu Edmunda. Czeska Szwajcaria, no to wiadomo, natomiast po stronie niemieckiej ten park się nazywa Saksońska Szwajcaria z tego względu, że znajduje się na terenie landu Saksonii. Jeszcze słowo dotyczące tutaj sytuacji wirusowej. Nie wierzcie nigdy telewizji, nie wierzcie mediom, nie wierzcie pismakom w gazetach, bo naprawdę takie rzeczy trzeba sprawdzić ze 3 razy, na przykładzie choćby Czech. Wszystkie portale polskie pisały, że w Czechach jest już konkretny lockdown, że nie można w ogóle wychodzić, tylko do pracy, sklepu, apteki, nic więcej. To nie jest prawda. I spojrzałem tak na kilka portali polskich, każdy miał mniej więcej tą samą treść, czyli kopiował jeden od drugiego, co się często w Polsce zdarza. Natomiast to nie jest prawda, wszedłem sobie na jakiś czeski portal i do translatora skopiowałem tekst i z niego jasno wynikało, że spacerować można, tylko że wśród domowników, a jeśli nie domowników, to maksymalnie 2 osoby nie mieszkające ze sobą, więc wszystko jest zamknięte, to fakt, ale ludzie normalnie dzisiaj nawet sporo spacerują. Nie da się zamknąć ludzi w domach, zresztą wzmacnianie odporności to jest przede wszystkim przebywanie na świeżym powietrzu, choćby zażywanie spacerów, więc dzisiaj tu na tym szlaku naprawdę tych ludzi mijamy sporo, ale każdy uśmiechnięty. W maskach chyba pojedyncze przypadki, więc raczej nie. Natomiast jeśli chodzi o Niemcy, to tam w ogóle starzy ludzi od groma, sporo emerytów, jakby wirusa nie było.
restauracjach, normalnie pełne ogródki. Wydaje mi się, że Niemcy to najmądrzejszy naród i najbardziej z głową do tego wszystkiego podchodzą. Może też inna sprawa, że mają najlepiej ogarniętą służbę zdrowia. Robimy przerwę na obiad. Dotarliśmy do wioski Mezni Louka i teraz już kierujemy się z powrotem, czyli z powrotem inną drogą, czyli właśnie do wąwozu Edmunda. Prowadzi tam szlak, z tym, że nagle, że tak powiem, nie było za bardzo jak poprowadzić tego szlaku, bo jest rzeka, jest po lewej stronie wysoka skała i po prawej stronie wysoka skała, więc po prostu Czesi wpadli na pomysł, że ten odcinek, gdzie jest tylko właśnie ta rzeka, ten wąwóz, gdzie nie da się iść, to opływa sobie na takiej łódce Fislak, czy jakoś tak. No i oczywiście za opłatą dochodzimy do końca szlaku, wsiadamy na łódkę, przepływamy ten odcinek i wysadza nas dalej na szlaku i dalej już możemy sobie iść. W związku z obecną sytuacją zastanawialiśmy się, czy w ogóle kursują te łódki, ale chyba tak, zwłaszcza patrząc po tłoku, jaki był na tej bramie. 20 minut trwa ten rejs, około, i 120 kosztuje, co daje jakieś 20 zł. Schodzimy już chyba 15 minut, a jeśli nie będzie pływała łódka, to czeka z powrotka tą samą drogą. I to jest właśnie ten szlak wzdłuż rzeki, żółty. Aż w końcu dojdziemy do momentu, gdy będą tylko skały z lewej, skały z prawej i sama rzeka. I ten odcinek przepłyniemy łódką. Tutaj też w miarę ludzi, więc raczej to wszystko jest czynne. I już mamy prawie 15. Mamy bardzo dobry czas, bo do pensjonatu mamy jakieś 3 km, więc można powiedzieć, że wyszliśmy trochę za wcześnie, ale tak naprawdę nie wiedzieliśmy, ile nam dzisiaj zejdzie na to wszystko. Tym samym wszystko, co chcieliśmy tu zobaczyć w tym parku narodowym czesko-saksońska Szwajcaria, zobaczyliśmy. Ale to nie koniec. Jeszcze jutro podjedziemy do miasta i w jedno miejsce. Jutro dzień powrotowy. Zawsze w dzień powrotowy już raczej na luzie, żeby wrócić o ludzkiej godzinie. Zwłaszcza, że przestawiamy zegarki, więc dzień będzie krótszy. Ostatni niedzielny dzień, zaczęliśmy od przechadzki po mieście Decin w Czechach. Jest to najniżej położone miasto w Czechach. Składa się jakby z dwóch osad, czyli logiczne, skoro idzie rzeka, w prawy brzeg i lewy brzeg. Miasto jak na razie sprawia całkiem dobre wrażenie. Dużo ścieżek rowerowych, dużo zieleni. I kolejna główna informacja pismaków, którą zasypują nas w Polsce. Że w Czechach to nie można w ogóle wychodzić z domu, że maseczki wszędzie, gówno prawda. W Czechach maseczki tylko jeśli nie można zachować bezpiecznej odległości 1,5 czy 2 metry, nie pamiętam.
praktyce wygląda to tak, że część ludzi rzeczywiście chodzi po prostu, bo chce, a część ludzi nie. Sporo biegaczy, nikt nie ma maseczki. I jak tu jesteśmy, ani razu nie widzieliśmy policji. Policja nie gania po prostu za to. Bardzo ładne to miasto i dużego klimatu tu nadaje to, że jest otoczone tymi wzniesieniami. I drugiego fajnego klimatu nadaje to, że może te drzewa są teraz kolorowe. Dzisiaj słonecznie, ale już taki mroźniejszy wiatr, a my zbliżamy się do ostatniego punktu naszej eskapady. Jest to Pańska Skała. Pańska Skała, czyli takie bazaltowe słupy, które zostały odkryte przypadkowo, bo był tu kamieniołom kiedyś. I no i fajnie to wygląda, dość ciekawy cud natury, tak bym to uzwiął. I bazaltowe skały widzieliśmy też na Islandii, na Czarnej Plaży. To mniej więcej coś podobnego właśnie jest tutaj. Obczajmy to i tyle. I wracamy do domu.